Może tu? Doris Luck, find key. Oh my god! Ja nie wiem, co chodzi. Ja nie. O Jezus Maria! Oh. Czekajcie, tego sobie tutaj ustawię jeszcze. Bo już się gra załączyła, a ja nie pot... A ja nie potrafię sobie teraz tego tutaj załączyć, moment. O, dobra, mam już na ekranie środkowym, dobrze! House of Celest... Co to był za głos? House of Celestina! Slendrina! Tina! Suzina! Kinginia! Co jeszcze może być na Ina? Slendrina! Moi drodzy, kuzynka od Slendriny się zdenerwowała, że Slendrina sobie nie potrafi poradzić i stwierdziła, że przyjdzie nas również straszyć. Zapomniałem o intrze. No, siemanko, szemankosy, z rękami and welcome to House of Celestina. Moi drodzy, play. Loading. Preparing. Nawet jest muzyka chyba ze Slendriny. Find out who is Celestina. Dowiedz się, kim jest Celestina and why are you in her house. Dlaczego jesteś w jej domu. Coś tam jeszcze. O, myślałem, że nie będzie działać, ale dobra, działa. Tap... Tap to view? Okej, czekaj, tu. Help me, please, help me! Proszę mi pomóc, proszę mi pomóc. Tu w ogóle są jakieś... zapałki czy coś takiego? W ogóle to jest strasznie głupia sensitivity. Nie da się tego zmienić. No dobra, no to postaramy się jakoś grać. Okej, widzisz, patrz jak to się odwraca. Tu jest coś nie tak, dobra. Dobrze, miejmy nadzieję, że będzie działać. Puzzle. W ogóle mamy zero puzzle. Nie wiem, czy dobrze idziemy, czy też nie. Ale czy... Co to jest? Jak ja się teraz tego przestraszyłem, bo to tak łazi! No patrzcie, to jest grane, no. To jest takie nie zrobione fajnie. Coś tu jest nie tak. Czekaj, tu się odwracasz, dobra. A tu chodzisz, no to przecież jest spoko. No przecież powinno być okej. To dlaczego on tak czasami się odwraca jakoś dziwnie? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, idziemy. Miejmy nadzieję... Wydaje mi się, że to jest po prostu moja wina. Dobra, gdzie ja teraz muszę iść? Może tu? Doris locked, find key... Oh my god! No odwróć się, push me! Co? Blood pressure, czyli mamy teraz tutaj nawet też ciśnienie krwi! UBP jest coś tam, door locked, find keys. No ale to gdzie mam te klucze znaleźć? I nie wiem się do tego... O, tu jest kluczyk! Okej. Celestina, proszę cię! Dobra, wychodzimy stąd. Musimy się dowiedzieć, dlaczego tu jesteśmy u niej w domu, co nie? I dlaczego tak to działa, a nie inaczej. Dobra. Bo ona mnie tutaj cały czas... Ja muszę się od niej odwrócić chyba. Ja w ogóle coś tam jakieś BP, coś tam mi pisało, że BP, coś tam, nie wiem. Straty pierdaty, dobra. Idziemy dalej! Czy muszę poszukać tutaj kluczy? Chyba nie. Ja przepraszam, że tak chodzę, tak jakbym był pijany, ale ta postać tak po prostu chodzi, tak się rusza, wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj coś jest, patrzcie. O, jest, mamy puzzle. No widzisz, co się dzieje? On się tak dziwnie odwraca, nie wiem, o co chodzi. Ale dobrze. Idziemy teraz tutaj. Door is locked, find keys. No musimy znaleźć jakieś klucze. Nie wiem, o co chodzi z tym odwracaniem się tej postaci, ale to po prostu nie działa. Tak jak to powiedzieć. No nie! Push me, push me, push me! Blood pressure! Patrzcie, muszę tutaj naciskać cały czas, dobra. Yo, BP jest normal, blood pressure. No widzisz, on się tak odwraca, no co jest grane? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie... O Jezus Maria! Celestina! Tu jest kluczyk. Ale tu jest pełno jakichś drzwi. Co to jest? Unlock door, tap. Aha, bo ja zapomniałem, że my przecież tak zbieramy... Puzzle, mamy tutaj kolejny puzzle. Ona pewnie teraz tutaj będzie gdzieś, nie? Ja muszę w ogóle chodzić tyłem. Bo ja zapomniałem, że to jest Celestina i ona tak samo atakuje jak Slendrina! Co to w ogóle tutaj jest? Nie wiem. W każdym razie pójdziemy sobie teraz tędy. Czy mamy tu jakąś mapkę? No, niestety tutaj nie ma żadnej mapy i to jest taka troszeczkę też głupia sytuacja. Ale no dobrze, idziemy tędy. Nie, tu nic nie będzie. O Jezus Maria, no! Game over. Revive!
A ja muszę reklamę pewnie obejrzeć, to muszę sobie ten internet załączyć. Czekajcie, bo tutaj coś po prostu nie działa. Help. Tap to get open. Complete puzzle to open the key cabin. Find the main... if you Celestina push the... To lower... Lift its demonic path. Joystick to move. Drag on the right lower side to rotate. Aha! Czy ja się odwracam, bo tutaj w rogu naciskam? Use headset to feel more realistic. Okej. Okay. Czyli to była moja wina jednak, bo ja jestem taka bambaryła. Find the main key to escape. Good luck. Znajdź główne wyjście, good luck. Czyli to była po prostu moja wina, bo ja tak naciskałem, więc po pierwsze... Ja chciałem sobie tylko sensitivity ustawić. Dlaczego oni na niego sikają? Co to miało być? Dobra, wychodzimy stąd jeszcze raz, tylko to chyba jednak nie była moja wina, tak mi się wydaje. Bo ja się nie mogę nawet teraz tutaj odwracać, nic nie mogę tutaj robić. Unlock door. Czyli tutaj są takie randomowe jumpscary? Okej, no nie wiedziałem, że to tak jest. Ja muszę w ogóle znaleźć ten środek ciężkości tej myszki, że tak powiem, tutaj w tej gierce, żeby dobrze grać. Czekajcie, mamy tutaj pierwszy puzzle, dobra, mamy tutaj puzzle. O, ja nie wiem, dlaczego się tak odwraca, ja nie wiem, co jest grane w ogóle, naprawdę. No przecież ja tutaj nie dotykam tego, no. Dobrze, moi drodzy, lecimy teraz tutaj. Ja gdzieś tędy szedłem, co nie? Tutaj mamy kolejny puzzle, zobaczcie. Okej. Celestina mnie jeszcze tutaj nie zaatakowała. O, już zaś mnie atakuje, no patrz to. Patrz to, ale na spokojnie, bo... my się tutaj możemy zrewajwować jakby co, także jest dosyć spoko. Jakby było spoko... To bym się tak nie odwracał. Ja w ogóle nawet nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Tutaj mi chyba wyskoczy zza rogu, z tego co mi się wydaje. Nie, jednak nie, nie wyskoczyła. Ale mam tutaj kolejny kluczyk. Okej, okay, niech będzie. Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, dlaczego on się tak odwraca. Aha, bo... No nie wiem. O, kolejny kluczyk? Dziękuję, że się tak odwróciłem, ale dobra, spoko. Idziemy teraz tutaj, otwieramy tutaj. Unlock door. Jest tutaj coś? No przecież tu się nie da odwracać, tu się nie da w to grać. To jest aż niemożliwe, ty. Co tu zaś było? Nie wiem, co to było, ale mamy tutaj kolejny... puzzle. Nie wiem w ogóle, ile tutaj tych puzzle trzeba zdobyć. Ale dobra, no spróbujmy jakoś przejść. Spróbujmy jakoś przejść, żeby nie było sceny. Może tutaj trzeba cały czas chodzić z tego, co mi się... I patrzcie, teraz się ruszę i znowu on się zacznie dziwnie ruszać. Ja naprawdę nie wiem, co jest grane z tą grą. Ale no dobra, idziemy teraz tutaj. Ja przepraszam, że ja tak naprawdę chodzę jak jakiś bambaryła. Co to jest? Nie wiem. O, tutaj mamy kolejny. Czekaj. Patrz, co się dzieje. Tu mamy kolejny puzzle. Ale nie mam już kluczy, co nie? Ja nie wiem, który przycisk mi to tak robi, że ja tak naciskam i się odwracam o te 360 stopni. Nie mam żadnego pojęcia, ale coś tu jest po prostu z tą gierką nie tak. Dobra, lecimy teraz tędy, moi drodzy. Jakby co, to możemy się zrewajwować, także na spokojnie, może nas tutaj zabijać i będzie spoko. Tu nic nie ma. Może to na żyroskopie działa? Nie, no to nie działa na żyroskopie, na zasadach żyroskopu. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. O nie! O nie! Blood pressure, proszę cię, uciekaj stąd! Your blood pressure is now normal. Udało mi się wycentrować. Co to jest w ogóle za kartka teraz? Co to jest? Escaping is not allowed. Stay here forever. Nie możesz stąd uciec. Proszę tutaj zostać na wieki wieków. Nie wiem teraz, skąd przyszedłem. Ale chyba stąd. Albo stąd? Nie wiem, już nie pamiętam, bo to przecież tak łazi, że to jest niemożliwe. Okej, okay, tutaj znowu ten pajączek był. Mamy kolejny puzzle, więc jest w sumie spoko. Aż tu jestem, ja chciałem tutaj wejść! Tu jest kibel w ogóle, co w tym kiblu może być? Jest tutaj coś ciekawego? O, tu mamy kluczyk, czekaj synek, bo tu masz kluczyk. W kiblu coś będzie? Nie ma tutaj nic. W ogóle skąd mamy latarkę, to ja nie wiem. Ale ona tutaj za chwileczkę gdzieś się znowu pewnie pojawi. Nie no, mamy kluczyk, także jest spoko. Miejmy nadzieję, że uda się stąd uciec. Tu nic nie ma, bo... O Jezus Maria! Revive! Ja chcę się zrewajwować, bo ja sobie założyłem, że ja tą grę po prostu przejdę. Ale jak to się dalej tak będzie zacinać, to się tak będę ruszać. Jak nienormalnie, to będzie bez sensu. Co?
Ale no to przecież ja zobaczyłem reklamę i co teraz? Co z tym będzie? No muszę od nowa zaczynać? Nie, no proszę was. I klucza tutaj na przykład nie ma. I to się tak odwraca, ja nie wiem o co w tym chodzi. I znowu miała być jedna randomowa gra i będą dwie chyba randomowe. Ja idę szybko na czegoś szukać, żeby po prostu z wami pograć w trzy randomowe gry, albo w dwie. Dobrze, moi drodzy, Antarktyda 88. Gierka od twórców o tym klaunie. Scary Clown 3D? Nie wiem, już nie pamiętam jak to teraz tutaj było. Ale ja wiem, że Antarktyda 88 to jest to po prostu kolejna gierka od twórców gry, którą graliśmy i bardziej lubiliście u mnie na kanale. Dobra, w ogóle jest po polsku, także spoko. Nowa gra, jakość ultra musi być i zagramy na poziomie łatwym. Mała ilość wrogów, wrogowie, poruszałem się powoli, dużo zdrowia, odradza się za oglądanie reklamy. Dodatkowa amunicja do oglądania reklamy. Zacznij grę. Zmiana dnia i nocy w czasie rzeczywistym. Czy odważysz się zagrać w nocy? Prolog. Czy ja muszę teraz tutaj kliknąć prolog? Tak, muszę kliknąć prolog. Mamy, moi drodzy, prolog. O, już grafika jest po prostu mega. Jak na grę na komórkę, to już jest po prostu mega. Zobaczcie w ogóle, co tutaj się dzieje. Jak to twórcy mogą tworzyć takie gierki na komórkę? To jest niemożliwe. Podnieś strzelbę. Dlaczego tu jest taka muzyka? A gdzie jest ta moja strzelba? Gdzie to jest? Czekaj, bo ja nie wiem, jak to się tu... Tu się skacze, tutaj coś tam. A tu jest... Aha, mogę to wziąć? Okej. O co chodzi z tą muzyką? Dobra, czekaj. Mamy teraz tutaj złam... Co to znaczy złam ruszt? To? Czy tutaj coś? To? Okej, wyjdź z pudełka? Co to znaczy wyjść z pudełka? Aha, bo ja muszę teraz to dźwignąć? Okej. Odstawić to tu. Jestem teraz na górze. Czekaj, czekaj. Wyjdź z pudełka, czekaj, bo ja muszę teraz tutaj wyjść z pudełka. Okej, teraz tu się kłóca. Na spokojnie i jesteśmy, moi drodzy, patrzcie. Znajdź wyjście na powierzchnię. Ale tutaj jakieś potworeksy chyba mogą być, z tego co mi się wydaje. O, mamy kolejną kaczkę. O nie! Co to zaś tu jest? Co to tutaj za jakieś potworeksy są, to ja nie mam żadnego pojęcia, ale gierka już mi się podoba. Dawaj, idziesz teraz tędy. Idzie teraz, tędy albo tędy. No dobra, pójdźmy sobie może tędy. Ponieważ w sumie wszędzie... Okej, teraz tutaj chyba jakoś muszę to przeskoczyć, bo mamy znowu tutaj kolejną cutscenkę. Jest to nasza druga gra. No, no nigdy! Кажется, придется прыгать. Co ty godosz? Okej. Udało mi się przejść, moi drodzy. O nie! Dobra, lecimy dalej. A... Czy ja dobrze idę? Może tam na górę? Nie no, tu chyba na górę nie. Pójdźmy sobie tędy. Okej. Co tutaj są... Zaś ten idzie, pa. To spoko, że zabiłem sobie te potworeksy, ale tutaj za chwileczkę mnie będą znowu atakować. Co to było? Za jakieś ruskie twarze. Gdzie to ja tu w ogóle mam jakąś amunicję albo coś takiego? Hello? Mogę tu sobie wejść? Nie. O, tu się da wejść. Ale czekaj, bo ja się za chwilę zbuguję. Ja się za chwilę zbuguję. Bo ja chyba tędy nie mogę jednak iść. Dobra, idźmy sobie może tędy. Po prostu głównym korytarzem. Ja... O, jest! Dobra, wyjście chyba! Cave? O nie, co to zaś tu jest? Okej. Jeśli nie wiesz co zrobić, użyj wskazówki. Moi drodzy, teraz mamy laboratorium. Kilka godzin przed. Przed czym? Przed tą katastrofą? Wydaje mi się, że tak. 18 października 88. Żeologiczna stacja badawcza Antarktyka 1. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wyprawa mojego ojca Wladimira Efimowa była zaangażowana w wiercenie lodu i odkrywanie prehistorycznych minerałów, które można w nim znaleźć na stacji Antarktyda 1. Antarktyda 1. 6 tygodni temu wyprawa przestała się komunikować. Dziś przybyłem do 4-osobowego oddziału ratunkowego, aby dowiedzieć się, co się stało. Ale nikt nic nie wie, co się stało. Tu są jakieś potworeksy wszędzie, co nie? Wtedy nie mogłem sobie nawet wyobrazić, co na mnie czeka.
Znajdź sposób na rozgrzanie się. Topsy. A bo tutaj są te znowu. Ryszard Android, US Gameplay, Mr. World Gameplay, Long, Berumen, Rockstar, Ryszard Android? Ryszard. Ador, a gdzie my jesteśmy? No nie ma nas nigdzie. No ale bez sens. Znajdź sposób na rozgrzanie się. Moi drodzy, my znajdziemy sposób, żeby tą gierkę sobie może zostawić na... O, tu mamy save, więc zostawiamy obecny postęp, tak. Moi drodzy, my sobie po prostu tą gierkę zostawimy na jakąś osobną serię, bo wydaje mi się, że tu ta gierka to musi być po prostu seria. Dobra, moi drodzy, jak zaklęcie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega podrami. Jeżeli również i ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję staczał, subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to był Antarktyda 88. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Znaczy nie, to były dwie randomowe gry, co ja gadam. Znaczy, gdzieś, uuuu.